Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Batman. Jak zawsze na samym starcie przypominam oczywiście o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że w opisie znajduje się mój drugi kanał i Instagram, możecie wpaść, a my kontynuujemy, słuchajcie, naszą przygodę. Little fun on the big top. Mała zabawa na dużym szczycie. Doktor Harley Quinzel była Jokera psychiatrą w Arkham Asylum, dopóki nie zakochała się w nim i nie zamieniła się w szalonego zbója, w szalonego łotra, w szalony czarny charakter. Harley Quinn. Jest wybitną akrobatyczką, która zrobi wszystko, by zademonstrować jej adorację w stronę Jokera. W każdym razie. No, powiem wam tak, Harley Quinn i Joker to raczej są znane postacie. Dla każdego raczej. Bandzik połączył. Dobrze, on strasznie długo się łączy. Baza, łącz się. Powiem wam, ciężko z tą bazą jest czasem. A my już gramy już. Dobra, jest gite, słuchajcie, jest sztosik. Czy jesteśmy tutaj w... No, tutaj nie wiem, co to jest. To chyba właśnie jest jakiś tam cyrk, albo tak to się nazywa, cyrk. Nie lubiłem nigdy cyrków. Kiedyś byłem w cyrku, ale to było tak dawno temu, że byłem taki bobo. Jak te klocki Lego byłem bobo. To pamiętam. I nie lubię klaunów. Zdecydowanie nie lubię klaunów. Ciekawe, czy są cyrki. Na pewno są cyrki, ale... Cyrki to macie, słuchajcie, tutaj na tym kanale. Co ja czasem robię, to jest, kurde, niezły cyrk, wam powiem. Ale myślę, że gdzieś pewnie jeszcze jakieś cyrki są ogólnie. Tylko szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na pewno jest to jakieś mniejsza nisza, niżeli na przykład była kiedyś, co nie? Czy jakby, no, powiem wam, nie spotyka się cyrków i tak dalej. Kiedyś nawet do mojej wsi przyjeżdżały. Mieliśmy taką wieś i takie boisko i tam były właśnie, tam byłem w cyrku, co nie? No, myślałem, że się nawróci i zabije kolesia, ale tak... Kurde, 200 sekund leciał. Ten boomerang, czy tam jak to się nazywa. O! Proszę, nawet w cyrku nam taki ładny strój zostawili. No i koks. No, powiem wam tak. No, wyglądamy jakbyśmy się z cyrku urwali. I Batman, i Robin, i Czechu. Wszyscy. I te gagatki w różowym też. Jak czytam czasem wasze komentarze, to... nie zawsze, nie czasem. To myślę, że myśmy tu wszyscy znaleźli się w cyrku. O, pamiętam, w cyrku pamiętam, to było tak dawno temu, ale pamiętam, że wiecie, ja mam ogólnie, wczoraj w ogóle sobie rozmawialiśmy z rodzicami o wspomnieniach i ja na przykład pamiętam rzeczy, jak byliśmy gdzieś tam, wiesz, jak miałem półtora roczku,
Mięczylatka, wszystkie, ja pamiętam dużo wspomnień mam z tego. Nie wiem, czy to jest możliwe generalnie. No ale mam, słuchajcie, nie wiem skąd bym, na przykład nie mamy zdjęć tam jakby z różnych wypadów, jednak nie ma zdjęć, co nie? A wspomnienie mam, więc jakby, wiecie. Skądś muszę wiedzieć, jak to wyglądało, co nie? To nie jest tak, że mam tylko wspomnienie, tylko widzę jakby obraz tego wszystkiego i co tam robiliśmy i opowiadam mamie, a mama... A ty miałeś 3-latka, to jest niemożliwe. Ja mówię, ta to pa to. I opowiadam tam historię, jak miałem 1,5 roczku i z tego. No więc tak wczoraj sobie powspominaliśmy. No, dziwna sprawa. Aż sam, słuchajcie, nie dowierzam, jak mam być szczery. Ty, po wodzie chodzimy, jak Jezus. Dobra, no musimy mieć specjalny strój tutaj, żeby zanurkować. Ale muzyczka jest fajna, podoba mi się. Oj, możemy te 10 celów zaznaczać w końcu. Już w końcu, no wcześniej też w sumie mogliśmy, nie? Bo to jakby to był raczej jedno z pierwszych tutaj zakupów naszych. Możemy po prostu przy... Nie, chyba nie da się tak. A, przecież ja to mogę wszystko wysadzać, co ja robię. O, ty, nie wypał. Coś do góry też wybuchło. Ale wiecie, to, że na przykład robimy tak, jak ja robię teraz, jest okazją tego, że mocno się wczuwamy grę w swoją drogę. Czyli robicie tak, że... Wiecie, ja robię zawsze. Zawsze. Nie, no bardzo rzadko się zdarza, że tak nie robię. Pewnie pominęliśmy miniki, tak jakbyśmy wysadzili wszystko, ale w sumie to nie chcę się wracać tam. A muzyczka jest fajna. No. W ogóle tak sobie patrzę, ile już odcinków nagrałem i tak mówię. Ciekawe, ile dzisiaj odcinków nagram. 8. Można i tak. Powiem wam tak. Przez ostatni rok nie nagrałem chyba nic. Przez ostatnie 2 lata może wrzuciłem z jedną serię z Papers, Please tutaj na ten kanał. I z kilka vlogów machłem, nie? To jest max. Jeden dzień robiłem więcej niż jej normalnie wrzuciłem odcinku przez 2 lata. Ale dobra. To o czymś świadczy. To o czymś świadczy. To znaczy, że jest energia, jest pompa. Ale zasadzka. Urazy 7 zbieramy. O, już się skończyły. Ło, 102. Super jest ta muzyczka. A w ogóle a propos, jak nie oglądaliście oczywiście Jokera, no to powiem wam wstyd. To wstyd tego nowego. To jest dobry film, to jest... On nie dostał jakichś Oscarów? Na bank dostał Oscary. Musiał dostać Oscary. Pewnie dostał. Ale co do tego pewnie nie jestem, bo jakoś tak nie siedzę Oscarów ogólnie. Więc nie wiem, ale słuchajcie, obejrzyjcie sobie. Oglądałem też film Harley Quinn. To ma jakiś taki giga długi tytuł, co nie? Tylko nie zapamiętałem. No nie pamiętam do końca, co to było, czym to tego głowego. Ale jest film, też oglądałem. No głupi taki, głupi, no. Powiem tak, głupi. Wiecie, to nie ma porównania, jeżeli chodzi o Jokera. Kompletnie najmniejszego, co nie? Nawet tyci. To po prostu są dwa inaczej, to są dwa różne filmy. Szczerze? Uważam, że ten film byłby nawet w porządku, ten Harley Quinn, jeżeli
że kilka rzeczy by zaszło inaczej, bo no, ten film naprawdę był, kurde, głupi. To był naprawdę głupi film. Jeżeli myślicie, że kiedyś widzieliście głupi film, to jeżeli chcecie obejrzeć ten, to musicie się, myślę, przygotować i to nieźle. Takie odnoszę wrażenie. Też nie oglądam głupich filmów, więc jak po prostu obejrzę jakiś, to sprawia niezłe wrażenie na mnie. I to, broń Boże, pozytywne. Chociaż nie są niektóre głupie filmy śmieszne, nie? Klasyki, fajne, zabawne, tak? Różnie bywa. Czemu nie możemy zebrać? Batman. Uciekaj mnie stąd. Tu możemy też, mogliśmy też wysadzić. A nie, to możemy zniszczyć po prostu, okej. Szczerze myślałem, że tam wcześniej, że jakby tutaj idziemy do środka, a że tam wcześniej... To było tylko zadanie poboczne, ale najwidoczniej się, moi drodzy, myliłem. A może i nie? A nie, no jednak się myliłem. Drabina czy do podciągania? Podciągany. Nigdy nie umiałem się podciągnąć na drążku. Moja masa ciała była zbyt duża. Nigdy nie miałem tych mięśni pleców zrobionych. Nigdy. Ani pompek, nie... Teraz... Czy kiedyś też jeszcze spoko, nie? Ale on teraz zrobić pompkę... Dam radę, co nie? Dam radę jedną pompkę walnąć. Ze trzy może też. Ale jakby tutaj się kończą moje zdolności atletyczne, nie? Jakby co jak co, podniosę dużo, co nie? Podniosę, słuchajcie, dużo. Ja duży jestem, silny. Ale jeśli chodzi na przykład też, nie wiem, przebiec, no to wam powiem 40 metrów i powiem wam, ciężko już dalej jest. 40 metrów już dalej kondycyjnie może być naprawdę słabo. No, tośmy se pogadali, a teraz rozruba, panowie. Myk, prawy, lewy, tu, kop, cyk. Ej, nie miesz głowy, koleżko. O ty, co jest? Joker do nas ze splu wyleje. No, to jest takie ten tego. No, dawaj. Chyba Robin się nie za bardzo chce bawić z nami. No, skakuj. Robin! Worf. Bardzo Worf to było. Jeszcze z podwójnym nożnikiem. Mogliśmy tam więcej w sumie nożnika wyciągnąć, ale dobra. Nie narzekajmy, tyle też jest spoko. Dobra, to czyli zgaduję, że chyba teraz musimy... No, nie zgaduję, na bank. Strój Robina i wciągamy wszystkie rzeczy. No myślę, że na chillku tutaj 25 uzbieramy. Możemy jeszcze raz? Dawaj, Batman, zobaczymy. Nie. Powiem wam, giga dużo tu przedmiotów jest takich do zbierania właśnie, więc to raczej tutaj problemem nie będzie. Jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem odnośnie właśnie niszczenia takich szyb takim dziwnym dźwiękiem. Powiem wam tak, mam giga wrażliwe uszy. Giga. Mam bardzo, bardzo dobry słuch. Bardzo dobry słuch. Więc kiedyś robiliśmy ten test, słuchajcie. Jest taki test w internecie na herce, co nie? No to
to no powiem wam, nie wiem, nie pamiętam już ile, 21 tysięcy, coś takiego. A jeszcze w sumie jedna śmieszna sprawa. No pewnie dużo ludzi tak ma, to nie jest jakiś tam inhuman, nie? Ale też dużo ludzi no nie ma. Więc powiem wam tak, żeby udowodnić tezie tego, że nie oszukuję, kiedyś, bo mój stary mówi niemożliwe, on tam słyszy na 15 tysiącach, czy 14 dopiero, nie? To ustaliliśmy tak, że zostawiliśmy słuchawki, zwykłe słuchawki. Położyliśmy tu i oddaliśmy się na drugi koniec domu. I na drugim końcu domu słyszałem pisk z tych słuchawek. Te słuchawki nie są, guys, głośne. Nie wiem, na jakich działach działają te fale, bo ja wiecie, no nie jestem... Nie wiem, nie jestem muzykiem, tak? Czy tam gościem zajmującym się dźwiękiem, nie wiem. Nie wiem do końca, jak to działa. Ale powiem wam, było tak ustalone, że jakieś randomowo w ciągu, przeciągu tam kilkunastu minut starszy tam puści po prostu ten, a ja jak usłyszę dźwięk, to powiem, słuchajcie, usłyszałem. I to bardzo wyraźnie, aż się sam zdziwiłem, no bo... Dlatego nie wiem, na jakiej zasadzie do końca to działa, skoro ja mogłem słyszeć z drugiego pokoju, mimo tego, że nie mogłem słyszeć. Ale dobra. Może sobie kiedyś jeszcze poczytam o tym więcej. Albo udam się do jakiegoś specjalisty, co mi pomoże tutaj w mojej rozwiązaniu mojej zagadki. Jak bardzo dobry słuch mam. I czemu tak to działa, bo... Wiecie... Mówię, te słuchawki są ciche, a mimo tego, że słyszałem dźwięk na drugim końcu domu, to jest, powiem wam, nie wiem jak to się stało. Ale słyszałem i to bardzo wyraźnie, bardzo mocno przeszywał moje bębenki uszne, więc... No więc powiem wam, trochę ogólnie przewalone w życiu, jeżeli masz taki dobry słuch, bo... no każde jakieś takie różne rzeczy, jakieś telefony, nie telefony czasem mogą przez twój ten, wiesz, leżysz sobie i nagle zaczyna ci piszczeć w uszach. A właśnie, bo ja ostatnio patrzyłem, jak odpalam internet przecież, albo w ogóle, bo ja mam tu telefon często blisko, to mój mikrofon też to strasznie mocno przechwytuje, ja widziałem to, że nieraz na jakimś tam nagraniu chyba z Gotika było takie, że właśnie no, jak typowo wiecie, od telefonu, co nie? O. Więc sorry za to, jeżeli pojawia się tu ten, ale... No mam nadzieję, że się nie... Jeżeli kiedykolwiek jeszcze raz się pojawi, a nie będzie to taka wyjątkowa sytuacja, bo ja nie wiem, czy to się często pojawia, czy to była jakaś giga wyjątkowa sytuacja, szczerze powiem, nie mam pojęcia. Więc... a cofnijmy się jeszcze, bo może tam coś tutaj jeszcze są rzeczy. Więc jeżeli zdarza się to dość często, to przepraszam, no bo mam tutaj telefon. Ten tutaj Mi Bandzik, wiecie, nie wiem czy falę może Bluetooth przejmować jakby mikrofon, czy nie. Nie mam pojęcia. Telefonu może, bo już ten mikrofon może. Przetestowaliśmy to. Znaczy ja to przetestowałem. Na waszych uszach kiedyś, w jakimś odcinku Gotika. Tak sobie oglądam i nagle słyszę, jak kurde... Telefon tamtego. Ale czy jakie jeszcze fale tam przejmuję, to powiem wam, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że żadnych więcej, że to jest max. No i mamy super hero. Bo chciałem ciekawostkę jeszcze kolejną. Mam giga fajny czas reakcji. Maksymalnie chyba... znaczy tak średnio, jak się mocno skupiłem, udało się osiągnąć 1,7... Nie, 1,8? Tylko że mogę się mylić, słuchajcie. Mogę się tutaj mylić. Tutaj mogę się mylić, bo to już było dawno. Ale wydaje mi się, że 1.8 na tej stronie, gdzie to możecie sobie sprawdzić, to się nazywa Human Benchmark. No to najlepszy czas miałem 1.6 chyba. Jeżeli się nie mylę. Albo 1.8. Albo w ogóle popieprzyło mi się i nie da się takich czasów ogarnąć. Ale wydaje mi się, że właśnie to było 1.6. Ale to, no...
No więc czas reakcji i słuch mam dobry. Z reszty jestem... głąbem. Harley Quinn. Właśnie nigdy nie lubiłem tego stroju, jak o wiele bardziej mi się podoba ten strój z tych filmów i tak dalej, teraz tych najnowszych, co nie? Ten taki kolorowy, ten taki jokerowy, a ten to jest taki, nie lubię tego stroju. To ona tak będzie wiecznie? A nie, w końcu się zakręci. Czemu Joker jest za kratami? Ona stwierdziła, że sama to załatwi, tak? O, to się koleżanko pomyliłaś. No kurczę, a może nie? Nie, Pitos! A nie, to nie jest Joker za kratkami, to jest ten, szef policji jakiś chyba, czy coś takiego. I będziemy ją gonić. Big. We need backup. No. Jest potrzebne wsparcie, bo sama sobie nie da rady z takimi kozakami jak my. Proste. W mojej głowie ten komentarz miał niebo lepiej, ale dobra. Kurde, no jaka skoczna teraz. Pyk. Dobra, ostatnie serce i mamy ją. Coś czuję, że Joker będzie nie lada wściekły z tego powodu. A w filmie tym, którym... A, nie będę wam spoilerował. Sam nie lubię spoilerów, to wiecie. To pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, słuchajcie. To jest bardzo mądre powiedzonko. Szczególnie w przypadku właśnie takich rzeczy. Ale prawy sierp siot. I co? Koniec? Koniec. To co, moi drodzy? Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. I tak jak na samym starcie, tak jak na samym końcu, zawsze przypominam łapka w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że link do drugiego kanału znajduje się w opisie, o tym, że link do Instagrama znajduje się w opisie, możecie wpaść. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam, że widzimy się codziennie o godzinie 16 oraz 18. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.